cześć, witajcie na moim kanale po dłuższej przerwie. Jak sami wiecie, pogoda nie dopisywała. No niestety mam taki kawałek, żeby dojechać do działki. Nie mogę tam być codziennie. Że pogoda była jaka była, no to dopiero dzisiaj przyszedł taki czas, że mogę tam dotrzeć. Dzisiaj aura dopisuje. Mam trochę prac porządkowych do zrobienia, mimo że niedziela. Nie powinno się w niedzielę pracować, no ale sami wiecie jak jest. Co mam do zrobienia? Przede wszystkim przygotowanie szklarni pod pomidory, za chwilę zimnych ogrodników. Będzie można śmiało przenieść sadzonki pomidorów do gruntu. No i co? Muszę posiać jeszcze sobie fasolę. Mam też fasolę eksperymentalną mojego syna. Przeprowadzali w szkole eksperyment. Sadzonka z tego jest. Zobaczymy co będzie dalej. Obok właśnie posieję fasolę szparagową. No i tyle. Sami zresztą zobaczycie za chwilę. No i pierwsze po przyjeździe co musiałem zrobić, to przewietrzyć to szklarnię, bo temperatura osiągała prawie 40 stopni w środku. No teraz już jest trochę lepiej, ale drzwi otwarte jak szeroko. Zlałem wszystko wodą, bo ziemia przesuszona strasznie. Te krążki widoczne na glebie, to liczyłem po prostu, ile mi wejdzie pomidorów na całą szklarnię, około tam 26. No to ta eksperymentalna fasola, o której mówiłem. Obok już posiana w wrzątkach szparagowa, dalej jakaś tam pietruszka, cebula. No tutaj dwa rodzaje sałaty, rzodkiewka i marchewka. Rzodkiewka już powoli puszczaliście. No, z sałaty nie wiem czy coś będzie. Wygląda raczej marnie. No ale priorytet w tym roku to pomidory. To w wiaderku od tygodnia kisi się pokrzywa. Pomidory będę sadził za tydzień, więc jeszcze trochę czasu minie. Przekisi się lepiej. Wypuści wszystkie te swoje związki azotowe i tak dalej. Mam nadzieję, że pomidorom to pomoże. Posiałem sobie jeszcze lawendę. Tu już przygotowuję miejsce pod wysoką grządkę, taką podwyższoną, na truskawki. Tu proszę, nie tylko ja wykorzystuję ładną pogodę. Tutaj już ktoś zapyla mi mojego rododendrona, w tym roku ładnie zakwitł. Tu jest jeszcze jeden, rośnie po drugiej stronie działki. No ale niespecjalnie chyba mu służy sąsiedztwo. Także pozostaje się cieszyć tym pięknym okazem tutaj. No to cześć!